TVG9, Klaudiusz Wesołek. Ostatnio nazwano mnie gloryfikatorem petlurowców, co no, do końca nie jest prawdą, ponieważ ja nigdy nie gloryfikowałem petlurowców, natomiast gloryfikowałem sojusz, który zawał Petlura z Piłsudskim, no i samego atamana Petlurę, który zdecydował się zawrzeć ten sojusz wbrew stanowisku swoich najbliższych współpracowników. No nigdy nie ukrywałem, że mi akurat był bliższy hetman Skoropadzki, no konserwatywny przywódca Ukrainy, który został przez petlurowców obalony. Ale to nie Skoropadzki, ale Petlura właśnie zawarł sojusz z Piłsudskim, który był ze wszechmiar potrzebny zarówno Polsce i Ukrainie, który był zawarty niestety trochę zbyt późno, na skutek różnych oporów, ale mimo to ataman Petlura potrafił w końcu te opory przełamać i sojusz z Piłsudskim zawarł. Znaczy sojusz z Rzeczpospolitą w imieniu Ukraińskiej Republiki Ludowej i za to mu chwała. Mimo tam różnych innych błędów, które popełniał. Za sojusz polsko-ukraiński Petlurze należy się chwała i uznanie. I tutaj moje stanowisko jest jednoznaczne. Aczkolwiek oczywiście do petlurowców mam stosunek mieszany i wcale nie mam zamiaru tam gloryfikować czy bronić ich przed krytyką, co mi tam zarzucono, a co jest nieprawdą. Ale jeszcze raz chwała Petlurze za to, że zawarł ten sojusz i hańba małym szczekaczom, którzy w tym dziele przeszkadzali, zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie.